Nikomu z branży źle nie życzę, nie spotkałam jeszcze osoby, która mnie skrzywdziła. W TVP w ogóle ostatnio bardzo dużo się dzieje. Przede wszystkim do obsady Pytania na śniadanie dołączyła Kasia Cichopek. Myślisz, że poradzi sobie w tej roli? No właśnie słyszałam o tym, ale wiesz, na razie dla mnie to są plotki. My nie mamy żadnych pewnych informacji, także ja potwierdzić ich jakby nie mogę. No jedyne, co mogę powiedzieć, że skład Pytania na śniadanie jest bardzo... taki rodzinny, bym powiedziała. I nie ma u nas takiej rywalizacji, wygryzania i jeżeli ktokolwiek opuszcza nas zespół, to nam jest bardzo przykro. I nie wiem, kto tam śpiewa, chyba Pektus. Tak. Dużo się dzieje. No i rzeczywiście u nas jest tak, że przed chwilą właśnie mówiłam o tym, że nawet jeżeli u nas nie ma takich waśni jakichś, takich głęboko skrywanych żali. Oczywiście zdarza się, że się pokłócimy i na kolegiach, i na omówieniu programów. To jest normalne. Ale nie ma tak, że ktoś komuś źle życzy. I jak nikomu z branży źle nie życzy, nie spotkałam jeszcze osoby, która mnie skrzywdziła. To bardzo miłe, to życzę ci, abyś jak najdłużej nie spotkała, bo to jednak zawsze warto otaczać się pozytywnymi ludźmi. Czyli zobaczymy Macadamian Girl jeszcze w Pytaniu na śniadanie, czy nie? Bo podobno Kasia Cichopek właśnie wchodzi na jej miejsce. Tego nie wiem. Wiem, że Tamara wypowiadała się w tym temacie, więc chyba najlepiej jest spytać Tamarę, bo szczerze powiem, że trochę dużo się dzieje w naszych grafikach i ja sprawdzam jakby siebie. No jestem, prowadzę. To w takim razie co z Marceliną? Czy zobaczymy ją w Pytaniu na śniadanie? No z tego co wiem, to Marcelina jest na urlopie, także jeśli próbujesz się do niej dodzwonić albo ktokolwiek z redakcji, to się nie dodzwonicie, bo ona się teraz urlopuje, odpoczywa, tego potrzebuje.